choć mamy w Islandii wielki talent, Birgisson jest już kuszony przez takie kluby jak Milan i Paris Saint-Germain. Nie byłoby nic dziwnego, gdyby ten zawodnik nie miał 16 lat. Karwan, dobre przejęcie Karwana. Karwan, jest Kryszałowicz, Kryszałowicz! Nie ma gola dla polskiego zespołu. Jeszcze raz Kryszałowicz, jeszcze jedna piłka w pole karne. Zagranie ręką islandzkiego obrońcy i pan kapitanis wskazuje na oddalone od bramki o 11 metrów punkt. Będzie 11 dla polskiego zespołu. Popatrzmy raz jeszcze. Zagranie Kreidarsona, nieszczęśliwe uderzenie piłki ręką, atakowany tam przez Frankowskiego, zasłonięty przez gracza Wisły. Po dośrodkowaniu Kryszałowicza dyktuje 11 cypryjski arbiter. A więc okazja dla polskiego zespołu na zdobycie wreszcie upragnionego gola w tym meczu. Nie ma Michała Żewłakowa, który nominalnie powinien wykonywać rzut karny. Postara się na swoją pierwszą bramkę w drużynie narodowej Tomasz Frankowski. Frankowski pewnie 1-0 dla Polski. Debiutancki gol w trzecim występie popularnego Franka w drużynie narodowej. On pewnie wykonywał rzuty karne, chociażby w ostatnim meczu ligowym, spotkaniu na szczycie naszej ekstraklasy, kiedy Wisła zremisowała z warszawską Legią 3-3. Dwie pewnie wykonane jedenastki przez Tomasza Frankowskiego. Niezbyt dobre kontakty, tak przynajmniej można pomyśleć na podstawie wywiadów gracza Wisły w prasie z Jerzym Engelem, nieco zawiedziony, że nie dostawał szansy wcześniej.